Piątek, 21 stycznia, minęła godzina 18. Zapraszam na kolejne wydanie naszego programu na głos.live. Daj głośniej, oglądaj Głos News. Zaczynamy od najważniejszej w ostatnim czasie informacji na Zaolziu. Za nami już pierwsze wyniki Narodowego Spisu Ludności 2021. 37 910 to całkowita liczba osób, które według oficjalnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego w jakiejkolwiek kombinacji podały narodowość polską. Z tego blisko 27 tysięcy mieszkańców Republiki Czeskiej wpisało w formularzu spisowym tylko Polska. Ta liczba w porównaniu z rokiem 2011 spadła o 13 tysięcy. Z kolei polską w połączeniu z czeską podało ponad 9 800 osób. Rubryka narodowość była nieobowiązkowa. Odpowiedzi nie udzieliło ponad 31% respondentów. Do tematu spisu ludności 2021 jeszcze wrócimy zaraz po podaniu bardziej szczegółowych wyników z podziałem na poszczególne gminy. Na ten kurs mieli pojechać już w pierwszej klasie. Z powodu lockdownu nie było to jednak możliwe. Potem, tuż po Nowym Roku, miał być Korbielów. Ten wyjazd z kolei przekreśliła Odwilż. Wreszcie się jednak doczekali. Od wtorku drugoklasiści Polskiego Gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego w czeskim Cieszynie przebywają na kursie narciarskim w ośrodku Zagroń w Istebnej. W sumie to 75 osób, które szlifują jazdę na nartach w grupach dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych, lub też dopiero co zdobywają umiejętności jazdy na snowboardzie. Tak, już jeżdżę od dzieciństwa na nartach i chcę doświadczyć czegoś nowego, więc wybrałem snowboard. Początkiem jest nauczenie się spadania, żeby się jakoś nie pokaleczyć i potem powoli po prostu próbować jakoś zżyć się z tą deską i po prostu trzeba jeździć, żeby się nauczyć. Uczyliśmy się pierwszy dzień stać na tym i balansować jako na tym snowboardzie i na drugi dzień zaczęliśmy jeździć, no właśnie pierwszy. Próbowaliśmy, jakoś mi padali. Fajnie było, ale boli mnie dupa. Ból jednak szybko mija i można jechać dalej. Zresztą w przypadku kursu paluszek i główka też nie byłyby dobrą wymówką. Kurs jest przecież znakomitą odskocznią od szkoły. U nas to jest w programie nauczania. Za każdym razem pierwsze klasy jadą z nami na kursy narciarskie, drugie klasy później jadą na kurs turystyczny i to my jako WF-iści mamy jako program nauczania, więc nie mam takiej możliwości, żeby... No zawsze czekamy na śnieg, żeby ten kurs narciarski się odbył, a nie zastępować go czymś innym, jakimś wyjściem w góry. Tradycyjnych lekcji wprawdzie podczas kursu nie ma, ale obecność jest obowiązkowa. Skoro to jest program nauczania, wychowania fizycznego, to każdy musi przyjechać na ten kurs i jeżeli się nie nauczył na przykład w szkole podstawowej jeździć, to tu jest ta ostatnia szansa, żeby tego się nauczyli po prostu. Na Zaolziu większość uczniów zaczyna jednak swoją przygodę ze sportami zimowymi znacznie wcześniej, a niektórzy nawet, jak mówią w Beskidach, rodzą się z nartami na nogach. My mieszkamy na Górali, no to już nam było tak dane do przodu, że po prostu musimy jeździć na nartach i od młodego wieku już jeździmy na narty i ja jeszcze kiedyś chyba 4 lata jeździłam zawodowo na nartach zjazdowych. Tak samo to mam. Kiedy byliśmy młodsze, to razem jeździliśmy na kursy takie dla młodszych po prostu, żebyśmy się uczyli. Ten kurs jest bardzo fajny, żebyśmy się tak więcej razem sprzyjaźnili i myślę, że każdy zrobi tutaj jakieś postępy. Se skupinou začínáme vlastně ráno, trénujeme v dopoledních hodinách, máme to rozdělené na dva bloky, dopolední, odpolední. Tady ta skupina patří samozřejmě mezi ty nejlepší, jsou to většinou velmi šikovné pohybově nadané děti. Snažíme se je nějakýma průpravnýma cvičeníma posunout ještě dál, tak aby byli schopni na těch lyžích zajet jakýkoliv oblouk, to znamená od oblouku po hranách až po smykaný oblouk, včetně průpravných prvků, jako je pluh a podobných cvičení.
kieszeni. Zanim jednak wejdziemy na taki poziom narciarstwa, trzeba zacząć stawiać pierwsze kroki i regularnie rozwijać swoje umiejętności. Jakoś śledzę swoje postępy, po prostu widzę ten rozwój od podstawówki aż do teraz. Kurs wprawdzie narciarski, ale narty to oczywiście na wyjeździe w Istebnej nie wszystko. Jest zabawa na pokojach, śpiewamy różne piosenki, po prostu mówimy jak wspaniale nam jest, dowcipy sobie opowiadamy. Możemy się bardzo zabawić innymi po prostu akcjami tutaj na stoku, możemy również pójść do sklepu. Zawsze jest po prostu radość z moimi kumplami, także po prostu jest tu bardzo wiele rzeczy co robić. Czyli... Ale książek i zeszytów z plecaka nie trzeba wyjmować. Nie zabrałem. I myślę, że tutaj nie jest nikt taki, kto zabrałby zeszytów. Kurs narciarski w kontekście pandemii koronawirusa podlega określonym obostrzeniom. Młodzież i nauczyciele wykonali testy PCR już w niedzielę, ale to nie wszystko. Obowiązek jest teraz taki, że szkoła się jeszcze testuje w poniedziałki tymi antygennymi testami, więc nasza młodzież w zasadzie podwójnie została przetestowana dla pewności, że jedziemy w miarę bezpiecznie tutaj, tak, i czyści. Odpukać, nie mam tu malowanego, ale odpukać na razie wszystko jest w porządku. W sobotę przed południem jeszcze gimnazjaliści poszaleją na stoku, a potem trzeba już będzie wracać do domu. Aha, no i jeszcze w ramach podsumowania sprawdzenie swoich umiejętności w zawodach. Będziemy sobie mierzyć siły i zobaczymy, kto się w tym tygodniu najwięcej starał się poprawić. Następnym razem wybiorę się chyba bez mikrofonu i kamery, ale za to z nartami. Zgłaszam się więc do grupy dla początkujących. W poniedziałek 24 stycznia minie 120. rocznica śmierci Jerzego Mrowca, nauczyciela i człowieka wielce zasłużonego dla Lesznej. Właśnie z tej okazji klub propozycji z miejscowego koła PZKO w Lesznej Dolnej będzie przypominał tę postać dzień wcześniej w niedzielę. Specjalnie dla Głos News o tym miejscowym działaczu opowiada Tadeusz Szkucik, który wyznaczył sobie za cel kultywowanie pamięci o Jerzym Mrowcu. Musimy jednak się cofnąć o ponad 170 lat, mówi kronikarz Leszniańskiego Koła. A mianowicie do tego pamiętnego roku 1848, do tak zwanej Wiosny Ludów. Wtedy bowiem na terenie Lesznej, czy to Dolnej, czy Górnej, powstał też taki ruch, który wytyczył sobie, żeby zbudować szkołę. Szkołę ewangelicką prywatną, ponieważ na terenie ówczesnej Lesznej Dolnej i Górnej było bardzo dużo obywateli wiary ewangelickiej. Więc te władze kościelne tam i władze właśnie tego gimnazjum poradziły Lesznianom, że są tacy dwaj młodzi ludzie, niejaki Kubiczek i niejaki Mrowiec. No i Lesznianom zapodobał się więcej Jerzy Mrowiec. Urodził się nie jako Lesznianin, nie jako Cieszyniak, ale urodził się nad jeziorem Goczałkowickim w roku 1828 w rodzinie rolnika, a miejscowość ta nazywała się Rychult. Został nauczycielem w Lesznej i został tu aż do roku 1902. Odpracował w tej nowej szkole i w tej, która przedtem była w tych dwóch budyneczkach takich, 51 lat. 51 lat, w roku 1900 dokładnie odszedł na emeryturę. Zdążył jeszcze jako nauczyciel, co jest bardzo ciekawe, wybudować w Lesznej gospodę. I do dnia dzisiejszego mówi się na tę gospodę, tam teraz już nie ma gospody, teraz tam jest taka firma prywatna, ale mówi się, idziemy na Mrowcówkę. Jerzy Mrowiec był osobą wszechstronną, spełniał się nie tylko w roli nauczyciela. Był homeopatą, był rolnikiem, radził rolnikom, chłopom miejscowym, jak mają szczepić drzewka. Jeździł na różnego rodzaju zebrania, szkolenia, przywoził książki, założył bibliotekę. Był światłym człowiekiem i, no jeszcze zapomniałem, to była jedna z najważniejszych funkcji, też robił kazania na pogrzebach. Zmarł w 1902 roku, a dokładnie to było 24 stycznia.
Więc niebawem, w poniedziałek, w przyszłym tygodniu, będzie 120. rocznica jego śmierci. Leszniańscy PZK-owcy spotkają się w niedzielę o godzinie 15 na cmentarzu ewangelickim, by uczcić pamięć Jerzego Mrowca. A po krótkim tam spotkaniu, po zapaleniu znicza, poopowiadamy sobie jeszcze coś o tym cmentarzu, ponieważ oprócz Jerzego Mrowca tam leży wiele bardzo zacnych obywateli naszego rejonu tutaj, głównie naszej wsi. A po tym spotkaniu na tym cmentarzu w niedzielę 23 stycznia przejdziemy do domu PZKO i tu odbędzie się prelekcja. Poopowiadamy sobie bliżej o nim, co to był za człowiek, co zrobił i dlaczego warto o nim wspominać. Teraz uwaga! Nie kichać, nie dmuchać, nie machać rękami, bo na stole ląduje gęsie pierze. Do Bystrzycy przywieziono je na czwartkowe szkubaczki specjalnie z Istebnej. Bystrzyckie Muzeum i Centrum Informacji Turystycznej postanowiło zorganizować wydarzenie, które dziś jest już jedynie wspomnieniem i odtwarzaniem zaginionej tradycji. Kiedyś jednak było częścią zwykłego życia na wsi. Z pomysłem na nową imprezę przyszedł nowy pracownik instytucji, Janek Michalik. Kiedyś w każdej chałupie się babki schodzały, każdy dzień do kilto pierinaty, pieriny nie naszkubały. Ja już tego nie znam. Wszystkie ciotki albo starki rozprawiałem, jako się kiedyś naśmioli, albo dziecka posłuchały, coś tam wykładało. Właściwie te szkubaczki były takim miejscem i czasem, kiedy się kultywowała, rodziła ta kultura, kiedy się opowiadało, śpiewało. Było to takie normalne, naturalne, ludzkie. Teraz właściwie się zdarza, coś się tu po prostu odgrywamy. No a może to tak aj je, bo jest to taka rekonstrukcja tego, jaki to było, bo te szkubaczki się z tych dziedzin, tak jak aj te gęsi, wytraciły. Na szkubaczki w Bystrzycy przyszło wielu gości, którzy bardzo dobrze pamiętają to wydarzenie jeszcze z domu rodzinnego. Wśród zaproszonych była pochodząca z Piosku Ewa Szczerbowa, znana jako Jewka Trzyńczanka. Tak jak teraz chodzimy do kawiarenki, chcę poplotkować, że my chodzili szkubać pierzy. Ale jeszcze jak je było mało, to wtedy jeszcze elektryki nie było. Także były lampy powieszone, latarnie się tym mówiło też, naftowe. No i tak babki się schodziły i się szkubało pierzy. Bo kaj były dziełuchy, tak tego pierza trzeba było szwarmi. Jakby trzeba trzy dziewczynta, tak trzeba było sześć pierzin, a każdy po dwa zogówki, po cztery zogówki właściwie, także tego trzeba było strasznie kupać. Kaj byli synci, tak było bez problemów, bo chłopiec się musiał czymś przykryć żynich, tak mu musiała dziełucha przynieść pierzyny, aby miał. To będzie dzisiaj po pierwsze to pierzi w rękach, tak zwanie obmacować, tak nie chcę wątpić, a bawcie się dobrze. Muzyk tutaj w Bystrzycy, muzeum i centrum informacyjne jest też o właściwie kultywacji tradycji Beskidu Śląskiego. Do tych tradycji, tak jak wszystkie te pobaby, te ludzkie roboty, na gazdówce patrzą też kubaczki, ale nie tylko tu mamy imprezy tradycyjne, mamy różne spotkania stand-upowe, mamy różne prelekcje, wernisaże, a takie te tradycyjne imprezy, tak jak szkubaczki, są tak w każdej tej porze roku. Nie mamy tu taką imprezę na co dzień, a ogólnie to są takie pierwsze bystrzyckie szkubaczki, taki, co dotyczy kultury, że właściwie to będzie taka zabawa raczej na szkubaczki niż takie szkubaczki, żeby my tu kogoś z Bystrzycy żenili. Niestety gęsi się już nie chowią tak, jak się chowało kiedyś. U nas było i 15 gęsi, my były dwie dziewczynta. Także mamusia chowała gęsi każdy rok i sąsiedzi chowali gęsi i także tego. A potem jak się szkubaczki skończyły, także zaczęła się zabawa. Ale niekiedy się dało tak, że chłopcy na taką hece puścili gołębia do domu.
a to pierzi leciało na wszystkie strony, tak szkubaczki były po tym, kiedy razy się ciotka i badziła, że co to zrobili, albo tak, albo przyszedł ujec ze synem z gospody, bo w lesie robili, w gospodzie się napili, a potem przyszli, a spalili się wszyscy na łóżko, nie na łóżko właściwie, ale na stoły, kaj się szkubało, także to było wesoło nikany. No a jak się skończyły szkubaczki, tak potem była taka potańcówka. No a w tańcu wiadomo, jak to bywa. Po szkubaczkach w niejednym domu po jakimś czasie trzeba było dać na zapowiedzi. A efektem bystrzyckich szkubaczek mają być ponoć poduszki, które zostaną wykorzystane w Muzeum i Centrum Informacji. Dziś obchodzimy Dzień Babci, jutro Dzień Dziadka. Do naszych redakcyjnych życzeń zdrowia i pozytywnej energii na co dzień dokładają się uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy, których odwiedziła Agata Kokotek. Chodzicie na podwórko. A co robicie na tym podwórku? Bawimy się. A w co się bawicie? W różne... Chodzimy na plac zabaw. Co byś im pożyczyła dobrego? Zdrowia, dużo szczęścia i żeby długo jeszcze żyli. Najradniej skaczemy w lecie na trampolinie. Życzę swoim dziadkom i babciom wszystko najlepsze i same zdrowia. Grać gry planszowe. Życzyłabym im wesołych świąt babci i dziadka i aż się mają dobrze. Co byś im życzył? Szczęścia i zdrowia. Z babcią lubię piec takie ciasteczka. A z dziadkiem coś robisz? Macie coś fajnego do robienia? Tak, z dziadkiem rada sobie pogadam. A o czym gadacie z tym dziadkiem? Ja nie pamiętam, dużo rzeczy. Dziadkowi by pożyczyłam, żeby już był zdrowy i szedłby na nogi, bo on jest na takim woziku. Nie tylko, że chodzić. I babci by pożyczyłam, żeby... Była bardzo szczęśliwa ze żywota. Żeby mieli dużo zdrowia i szczęścia i żeby jeszcze długo byli na tym świecie i żeby mieli bardzo dużo szczęścia. Co byś im pożyczył dobrego? Wszystkie zdrowie, aby żyli długo i szczęśliwie. Pieczę ciasto, jeżdżę na rowerach. A dokąd jeździcie na tych rowerach? Macie jakąś trasę? Na Praszywą na przykład, albo koło Łuchówki. Żeby byli zdrowi, żeby długo żyli i żeby zawsze jeździli na rowerach. Lubię jeździć na rowerach i jeszcze lubię piec z babcią i dziadkiem. A co pieczesz z babcią i dziadkiem? Macie coś jakieś specjalne? No, różne rzeczy. Wszystkiego dobrego, aby byli zdrowi. Pieczemy, gotujemy. A co pieczecie i gotujecie? Macie jakieś swoje potrawy? Gulasz. Szczęścia, zdrowia. Chodzę na koncerty. A co jeszcze? Chodzimy na spacery kolem Głuchowej i kolem Wędryni. A na jakie koncerty chodzicie razem? Metalowe i rockowe. Aby byli zdrowi i że ich lubię. Na przykład bardzo lubię z babcią piec i chodzić na podwórko. Co byś im pożyczył? Że ich bardzo kocham i że są najlepsi na świecie. Wszystkiego najlepszego dla babci i dziadka. Na koniec jeszcze zaproszenia na weekendowe imprezy w regionie. W sobotę o godzinie 11 i 16 w Cieszyńskim Teatrze imienia Adama Mickiewicza odbędą się jasełka tradycyjne w wykonaniu zespołu teatralnego parafii pod wezwaniem świętej Elżbiety w Cieszynie.
Więcej informacji o biletach i rezerwacjach na stronie teatru, a powtórka Jasełek także 24 stycznia o godzinie 17. W sobotę także o godzinie 11 i 14 Archeopark w Kocobędzu zaprasza do zwiedzania wszystkich swoich ekspozycji muzealnych z przewodnikiem. Konieczna jest jednak wcześniejsza rezerwacja. Do niedzieli w Cieszynie w hali widowiskowo-sportowej odbywają się właśnie zawody w łyżwiarstwie figurowym. Mistrzostwa Polski Juniorów, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików oraz Puchar Cieszyna. Zapraszamy. Z kolei Darkowski Chór Mieszany Lira zaprasza 23 stycznia na Festiwal Kolęd i Pastorałek. W programie występy chórów Lira, Dźwięk, Hejnał Echo, chóru kameralnego przy parafii rzymskokatolickiej w Karwinie, chóru męskiego Gorol z Jabłonkowa oraz Towarzystwa Śpiewaczego Modus Vivendi z Katowic-Piotrowic. Początek w niedzielę o godzinie 15 w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie. I to już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam oczywiście na nasz kanał głos.live w serwisie internetowym YouTube oraz na nasz portal i media społecznościowe. Trzymamy rękę na pulsie. Bądźcie Państwo z nami. Miłego wieczoru i do zobaczenia.